dobry, Justynko. Dzień dobry. Witam cię na lekcji. Nad czym dziś chciałabyś popracować? Chciałabym popracować nad pierwszą częścią koncertu Hofmeistra. Super. Dobra, to najpierw zagrasz może jakiś fragment, a potem sobie w przerwę, żebyśmy nie koncertowały za długo. Oczywiście. I sobie będziemy pracować. Dobra. Uważaj od razu po pierwsze na jakość dźwięku, po drugie na szerokość w szesnastkach, czasami tam się gdzieś tutaj tak zagalopowałaś. Jakbyśmy jeszcze raz od początku, jakbyś mogła zacząć. Jeszcze raz pierwszy akord. Dobra. Spróbuj, Justynka, od razu zagrać z taką energią. Tak, bo żeby dobrze zagrać ten akord, żeby mieć dużo energii, to musisz już tą energię wziąć z tego auftaktu, tak? Tak naprawdę tam, bram, on też musi być bardzo energetyczny. Dobra, i teraz uważaj, bo w tym fragmencie, który zagrałaś, bardzo, za dużo moim zdaniem odpuszczałaś dźwięku, też było... Przesadzam oczywiście teraz. Jednak czasami jak... To idzie aż dotąd, tak? Niezależnie, jakimi smyczkami będziesz tutaj grała, tak? Tak? Uważaj, żebym... Wiesz, jakby mnie, jako słuchacza poniekąd nie obchodzi to, że masz zaraz tą zmianę pozycji. Trzeba dograć bezwzględnie... Lepiej, tak. Tak, uważaj tylko na jedną rzecz, bo w momencie, gdy rozdzielam, dajesz dodatkowy akcent, a przydałoby się zagrać to bardziej jako taką całość, tak? Czyli już prędzej z jakimś połączeniem delikatnym, ze zmianą pozycji lekko słyszalną? Tak, dokładnie tak. Moim zdaniem już lepiej w tym kierunku. Tylko wiesz, ty uciekasz z trzeciego paluszka. Teraz było doskonale, super. Dobrze, i teraz tu zobaczymy. Jak najbardziej miękkim dźwiękiem, wtedy będzie dużo bardziej elegancko, tak? Super, tylko jesteś jeszcze uważaj, taram, pam, żeby nie było tylko jaram, pam, tak? Dobrze, super, teraz tak, tak, tak. Szeroko od razu. Właśnie dokładnie takie, wiesz, impulsiki energetyczne, taram, pam, param, pam, żeby się pojawiały wszędzie. Dobra, uważaj tylko na jedno niebezpieczeństwo. Aha. Ja jakby nie mam nic przeciwko ruchowi, ale u ciebie jakby wszystko wychodzi. Najpierw ruch, a dopiero potem ciągniesz rękę. Tak naprawdę ten ruch powinien być z ręką. Wiesz, o co chodzi? Bo tak, ty, tak, na rękę. Jakby ciągniesz rękę poprzez ruch, a to na odwrót. Ruch musi być jak najbardziej, oczywiście tutaj blisko, tak? Ale nie może być, wiesz, nie może być energia z ruchu po prostu, tak? Jeszcze raz spróbuj, Syrka, żeby energia się brała z otwierania ręki. Ta, jam, pam, param, pam. No teraz zupełnie to inaczej brzmi. Super jest. Dokładnie tak. A jeszcze jakby ci się udało bardziej przysiąść na tym. I też... Mhm.
uważaj na takie tylko zatrzymywanie smyczka. Jednak mimo wszystko... Przesadzam oczywiście, bo nie robisz tego aż w takim stopniu, ale żebyś zrozumiała, o co mi chodzi. To się gra owszem na wyciszeniu, ale nie na zatrzymaniu smyczka, tak? Całkowitym. Super. Dobra, i tutaj grasz zdecydowanie... I to się zapędza. Szerzej. Szerzej i z otwierania i zamykania ręki. Czekaj, muszę tutaj podejdę, żeby lepiej zobaczyć. Spróbujmy zagrać Justynka wolniej. Jest to, to, czego mi brakuje, to jest taki wspomagający, wyrównawczy ruch łokcia. Wiesz, ty grasz wszystko... Przez to troszeczkę wciskany jest dźwięk. Zobacz, żebyś bardziej zagrała... Idę do góry, zobacz. Struna ta jest wykierowana w ten sposób. Czyli ja idąc w tym kierunku, muszę troszeczkę pójść z łokciem do góry, a tu do dołu, tak? Czyli... Ale spróbuj jeszcze wolniej, bo nie zrobiłaś teraz tu i dum. Tak? Ale wiesz, ale to nie chodzi też o to, żeby ten ruch łokcia był natychmiast gwałtowny, tylko jakby ta ręka naturalnie powinna, to jest tak jak bierzemy wdech. Nasza klatka piersiowa się podnosi, przy wydechu obniża, tak? I to jest dokładnie to samo. To jest jakby, no prawie można by było porównać, że... Za dużo nie będę oddychać, bo zaraz przytomność stracę. No... Dokładnie. I wtedy jest dużo bardziej taki sprężysty dźwięk w tych, w tych figuracjach, tak? No, spróbujmy jeszcze raz. Spróbuj teraz w tempie, zobaczymy, co z tego zostanie. Co prawda na pewno będzie trudniej, ale chociaż jakaś odrobinka, jak ruchu tego zostanie, to zobaczysz, że będzie dużo bardziej otwarty ten dźwięk. Tak, przede wszystkim zobacz, że się już nie zacięłaś, tak jak wcześniej. Tak. Więc pamiętaj, że wszystkie, że generalnie detasze gramy otwierając, zamykając. Bardzo często właśnie nie używacie tego. Często tak się gra. Tak? Prawda. Tutaj coś z paluszków kombinujemy. A to jest tak naprawdę z tego mięśnia. W ogóle i w prawej, i w lewej ręce te dwa mięśnie. To jest naprawdę podstawa. Z nich się wszystko bierze. Tu tak naprawdę całe wydobycie dźwięku i jakby ruch podstawowy przy wydobyciu dźwięku to jest właśnie otwieranie i zamykanie. I w momencie, gdy masz detasze, to bezwzględnie ta ręka musi po prostu się otwierać i zamykać, tak? Znowu przeszłaś nagranie tutaj właśnie z paluszków w kiści. Zwróć uwagę właśnie przy szesnastkach, bo generalnie jak grasz takie jakieś długie dźwięki, to otwierasz fajnie tą rękę, ale niestety jakby nie jest wćwiczone to detasze. Wiesz, może sobie po prostu właśnie warto poćwiczyć jakiegoś krojcerka, dwójeczkę na przykład. Poobserwować sobie przy lustrze, stanąć przed lustrem i sobie poobserwować, jak pracuje moja ręka i potem na przykład stopniowo, no bo grając na przykład po cztery, to jestem w stanie dość szybko przejść do takiego już zaawansowanego, szybkiego tempa w detasze, tak? I wtedy możesz sobie zaobserwować, co robisz nie tak, porównać ten ruch z, jakby z wolniejszego tempa do ruchu z szybszego tempa, ok? Dobra, lecimy dalej. Znowu tak off, tak, oczywiście, bierzemy energię. Tak, tylko też uważaj mimo wszystko na jakość dźwięku, żeby to nie było...
energicznie i lekko. Tak. Tak, już tutaj. Więcej takich, wiesz, impulsików energetycznych, tak? Wiesz co? Wiesz co, uważaj, bo jest za dużo takich, wiesz, jakby to powiedzieć, za dużo razy się zatrzymuje, że... Jeden... Tam priam pam. To jest dotąd, tak? Justynka? Ręka. Ale wiesz co, też zwróć uwagę na to, w którym miejscu grasz detaszę. Detaszę gdzieś gramy w okolicach środka smyczka. W momencie, gdy się obniżysz zanadto w kierunku żabki, to właśnie się robi to za... Ja teraz przesadziłam troszeczkę z szerokością i dlatego troszeczkę za nadto był już napowietrzony ten dźwięk, ale chciałam ci też pokazać jakby ten ruch sam, tak? Samą mechanikę ruchu. I uciekasz tam też, tak? Dobra, i Justynka jeszcze... Mi się wydaje, że też troszeczkę u ciebie brakuje takiej elastyczności w piątym palcu, tak? W piątym palcu, tak. Żeby on troszeczkę tak osiadał i się unosił. To też na pewno bardzo pomoże. Zobacz. Bo ty grasz... Wszystko idzie za bardzo z pierwszego palca, więc jakby troszeczkę spróbować minimalnie uelastycznić piąty palec. Tylko myszko musisz to zrobić dokładnie tak, że w momencie, gdy idziesz smyczkiem do dołu, to tak jakbyś się kładła na tym piątym palcu. Tak, tylko to musi też być ruch stopniowy. I tutaj. Dokładnie, to też powoduje takie uelastycznienie, jednak rozluźnienie ręki większe, tak? I zobacz, jak się poprawiła jakość dźwięku od razu. Rzeczywiście. Jeszcze pomagaj sobie troszeczkę tym łokciem. To jest ściśle powiązane z tym piątym palcem. Troszeczkę unoś troszeczkę łokieć. Przy powrotach. Musisz jakby odciążyć smyczek, bo dążysz do żabki, a przy żabce smyczek jest najcięższy. Tak? Dokładnie. Oczywiście wiadomo, że im będzie wolniejsze tempo, to tym te ruchy będą większe. W miarę jakby przyspieszania tempa, te ruchy się będą też coraz bardziej zmieniać. Bo to nie chodzi, żeby... No to się zabijesz własnym łokciem. To było ciekawe. To by mogło być bardzo ciekawe. Okej, to zwróć na to uwagę. Lecimy dalej. Jest bardzo okej, tylko jest za dużo takiej twardości, wiesz? Ty czasami za bardzo kończysz te dźwięki, zamiast grać je z taką poświatą, tak? Tak?
tak? Żeby zostawiać zawsze tą poświatę. Ja to, wiesz, zawsze mówię, pracując czy z uczniami, czy ze studentami, że trzeba grać zawsze na bardzo słabą akustycznie salę, bo w momencie, gdy tak jak właśnie tutaj jesteśmy w sali koncertowej, tak, która nam gdzieś tam pomaga w jakimś tam stopniu akustycznie, tak też się zdarzają sytuacje, że trzeba gdzieś zagrać w gorszym pomieszczeniu i wtedy, no na przykład, co zrobić w momencie, gdy gramy Bacha? Nie mamy pogłosu, no jak będziemy ścinać... Ale kwoty to nie będzie nic brzmiało, ale jak wypuścimy to nawet w pomieszczeniu z małą akustyką albo bez akustyki, my jesteśmy jakby sami w pewnym sensie z instrumentu wydobyć taki pogłos, tak? Mhm. I to jest też bardzo ważne. Dobra, uważaj, bo cały czas ci ścina. Dobra, a spróbuj, żeby dyrygowała cały czas prawa ręka, bo ty się poddajesz lewej. Energiczniej zagrać te fidrygałki. Mięciutką. Justynka, i dogrywamy. Super. Dobra, uważaj. Tak. Za bardzo jesteś w ciśnieniu. Odrobinkę rozszerz, bo też, wiesz, musisz mieć świadomość tego, na której strunie grasz. Jak będziemy grać takie, tego typu rzeczy, jak na każdej, w ogóle może zacznę od początku, na każdej strunie się gra troszeczkę inaczej. Jak masz takie tego typu bariolaże na C strunie, tak? To będzie trzeba grać troszkę krótszym smyczkiem, bo jednak struna C jest grubsza i my potrzebujemy... Tak, tutaj musimy zaczepić dobrze. Na G... Już będzie odrobinkę szerzej niż na C, tak? Potem znowu szerzej. I tutaj szerzej. Bo teraz sobie wyobraź. Gram dokładnie tym samym przyłożeniem. Tu brzmi dobrze, a tu... Jakby altówka jest dużo bardziej czuła, wiesz? Na przykład no skrzypce, z racji tego, że mają cieńsze struny, to nie będą wymagać aż tak dużo jakby takich naszych kompromisów. No my musimy być strasznie czuli na nasz instrument, tak? Czyli jak grasz teraz na tej na A strunce, odrobinkę dodać szerokości, to wtedy dużo lepiej zabrzmi. Jeszcze raz spróbuj. A jeszcze znajdź lepsze przyłożenie. I uważaj, żebyś się znowu gdzieś tam nie zawęziła, tak? W tym graniu szesnastkowym. Ale dużo lepiej to brzmiało, tak? Jeszcze im idziesz w górę, możesz sobie, żeby frazę lepiej... Czyli jak... crescendo i diminuendo zrobić poprzez właśnie delikatne rozszerzenie smyczka i zwężenie. Tak, jeszcze brakuje troszkę synchronu, wydaje tak, mi się, że... Tak, właśnie rozjechało się teraz. Wiesz co, ale spróbuj tupać bardziej... O wiele lepiej, super. Lecimy dalej. Mm-hmm.
Dobra. I teraz oparcia, jak tam masz... Tak? Nie to, co mi wygodnie, czyli... Tylko... Oparcia taram, pam, param nauki, tak? Dobra, i dotrzymaj. Dograć. Uważaj, Justynka, wiesz, na takie... To jest jednak koncert klasyczny. Możesz to zrobić tak naprawdę artykulacją, a nie jakimiś, wiesz, takimi manierami. Lepiej. Nie, nie, nie. Zawibruj taram pierwszą. Uważaj, żeby nie stało się nagle to za ciężkie. Nawet jak rozdzielasz. Na jednym oddechu, tak? Przez tą zmianę smyczka u ciebie ta się robi. Jara tam. To jest jako jedność. Myśli pani, żeby to zagrać na jednym, bo w sumie... Wszystko jedno. To można... To jest bardziej kwestia podejścia, bo jakbym... Jak specjalnie jeszcze się wystarasz na tą zmianę, no to wiadomo, że nie będzie idealnego połączenia, ale kto ja tam... Jak pomyślisz o tej nucie jako zamykającej tą frazę i się pozbierasz na nią szybciej, bo ta ja tam, tam się spóźniasz. Jara tam. Lepiej. I nie dawaj na nią dodatkowego akcentu. Weź energię z dwóch poprzednich. Jara tam. Tak jak śpiewak nie zrobił jara pam, tylko jara tam. Na jednym oddechu by to zaśpiewał. I dokładnie, dokładnie tak trzeba to zrobić. Lepiej. Tylko już grasz dalej. Tak, jara no tam. Pam, trara, no właśnie. Tak, bo ty wiesz, się nauczyła... Dobra, uważaj na wszelkie... Żeby z daleka od romantyzmu się trzymać, tak? Czyli mięciutka zmiana pozycji, jak najbardziej precyzyjna, jak najszybsza, jak najbardziej taka, jak najmniej słyszalna po prostu, tak? Dobra, postaraj się tu jeszcze... Artykulacja. Tak, jeszcze możesz bardziej uchowania. O wiele lepiej. Dobra. I też znowu oparcie. Nie pamiętam, jaki tam dźwięk, ale nie wiem. Ale chodzi oparcie na pierwszą z łuku, tak? Więc to jest takie wrażenie, żebym... oprzeć się, bo
Zobacz, ta fraza do tego idzie. Tara, 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 taram, pam, param, pam, 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 param. A jak zagrasz po prostu taram, pam, pam, to w zasadzie to, co wcześniej budowałaś, to na nic się zda, tak? Super. Teraz tak, no, jedziemy dalej. Dobra, i znowu jest blokadka ręki. W momencie... musisz bezwzględnie otworzyć. Nawet nie o to chodzi, wiesz co, wibracją zniszczyłaś i jakby wy się zawsze boicie tego, a to im zagracie bardziej płochliwie to miejsce, to słychać w nim problem. Jam, pam, 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 pam i ta nuta pam musi być odważna i szeroka. Dokładnie, tego zupełnie się inaczej słucha, bo jak zagrasz, wiesz... Zakończyłam frazę, tak? Idealnie by było, jakbyś jeszcze, jakby ci się udało jam, pam, 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 dwie przed tą nutą rozszerzyć bardziej, tak? O, to chodzi, super teraz. I wychodzi od razu. I nie jest zgnieciona. Lecimy dalej. Dobra, wiesz, cały czas jest... Ja to nazywam etiudowym dźwiękiem, wiesz? Że to jest taki solidnie wbity w instrument, ale jednak... Nie odciążasz ręki zupełnie, wiesz? Jakby nie ma u ciebie odróżnienia, czy grasz przy żabce, czy grasz przy szpicu. Nie ma jakby takiego zróżnicowania, tak? Tak? Czyli... Tak? Tu mamy najcięższy smyczek. Czyli tu musimy odjąć wagę. Tu musimy doważyć, okej? Okay? Od razu inaczej to brzmi. To nie jest wreszcie, wiesz... Zagrajmy całe to miejsce już na zakończenie naszej lekcji dzisiejszej zupełnie wolno, żebyś właśnie zwróciła uwagę, żebyś zaczęła oddychać łokciem, okej? Okay? Dobra. Oczywiście warto by było jeszcze tutaj. Tak, 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 ale jedź dalej. Tak, tam są niedokładne te półtony. Wcześniej pam, 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 te półtony. Ta-ra. Dokładnie. Oj, tu też, zobacz. Mhm.
Super. Dziękuję Ci, Justynko, bardzo za dzisiejszą lekcję.